całe te działania nie dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa. Tak się po prostu składa, że ci rzecznicy dyscyplinarni mają siedziby po prostu w tym samym miejscu, co Krajowa Rada Sądownictwa. Poza tym to wszystko zostało podjęte na podstawie obowiązujących przepisów i w ramach obowiązujących reguł. Tak, ale przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa argumentuje, że to znajduje się wszystko na terenie siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, że to tak naprawdę jest uderzenie w sędziów, w ich niezależność, których podobno próbujecie zastraszyć. Nikt nikogo nie próbuje zastraszyć. Wcześniej zostało wystosowane pismo o przekazanie tych akt. Dobry wieczór. Mamy do czynienia z ministrem sprawiedliwości, z profesorem prawa. I teraz pytanie, czy ta osoba w ogóle ma pojęcie o prawie i ustroju Polski? Czym jest Krajowa Rada Sądownictwa? Jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Po to funkcjonują Krajowe Rady Sądownicze, żeby chronić władzę sądowniczą przed nadmiernymi wpływami innych władz, czyli między innymi władzy wykonawczej. I co robi profesor prawa, minister sprawiedliwości Adam Bodnar? Przychodzi z najbardziej okrutnymi czy siłowymi elementami władzy wykonawczej, czyli z prokuraturą i z policją, żeby pruć szafy pancerne sędziów. Wszystko jedno, czy to są rzecznicy dyscyplinarni, i to wszystko dzieje się w pomieszczeniach, gdzie znajduje się także Krajowa Rada Sądownictwa. Nie ma bardziej drastycznego złamania funkcji i Krajowej Rady Sądowniczej, i tego, przed czym ona broni tę władzę, szczególnie przed tą wykonawczą. A Adam Bodnar uważa, że to jest standard. Jeśli to jest standard, to nie jesteśmy demokratycznym państwem, tylko Rosją, Białorusią albo Bantustanem. To jest program Polityka na Deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki. I Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu. Tutaj przecież jest, absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś, to przecież nie pierwszy raz tego typu kroki podejmują i minister sprawiedliwości, i jego ludzie. Ale już wczoraj o tym też trochę rozmawialiśmy. Dzisiaj jeszcze wypłynął kolejny cytat z pana ministra sprawiedliwości. A wczoraj mówiliśmy też o tym, że dodatkowej pikanterii tej sprawie dodaje to, czego oni tam szukali. Ci ludzie pana Bodnara szukali akt dokumentów różnych świadczących o naruszeniach dyscyplinarnych dokonywanych przez sędziów, co do których można jednak przyjmować, że są to jacyś tam przyjaciele pana Bodnara bardziej niż przeciwnicy, prawda? Bo przeciwników to on sam ściga, a jednocześnie teraz poszukiwano tak zwanych teczek dyscyplinarnych. Poszukiwano. Tak jest. I powiedział pan Bodnar dzisiaj, że ci sędziowie, ci rzecznicy dyscyplinarni, to oni ścigali sędziów walczących o praworządność. Czyli furda tam, dyscyplina i tak dalej, czy łamali prawo, czy nie łamali, czy naginali, przede wszystkim czy byli niezawiśli. Tym się mieli zajmować sędziowie zajmujący się właśnie no, dyscyplinarnie orzekaniem przez innych sędziów. A tutaj pan Bodnar twierdzi, że tu chodziło o ściganie za praworządność. Za walkę o praworządność. A przecież pan Tuleja, to tak, ten sam sędzia, który, że tak powiem, przyklepywał kontrole operacyjne, w tym Pegasusa, jednocześnie był strasznie oburzony na tego Pegasusa, kiedy ten człowiek wysyłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak zwane pytania prejudycjalne, to Trybunał Sprawiedliwości, no, można po prostu najdelikatniej powiedzieć, śmiał mu się w oczy, wyśmiewał to i mówił, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że to jest dopiero łamanie prawa. Wysłali go na drzewo. Wysyłali go na drzewo, dokładnie tak, tam zresztą, gdzie prawdopodobnie wysłaliby go ci Polacy, którym naprawdę zależy na praworządności, a nie na sędziach, którzy się kumplują z politykami, czy no, dziwnym trafem mówią zawsze coś, co jest na rękę jednej opcji politycznej, a nie na rękę drugiej opcji politycznej. Więc mnie się wydaje, że i to jeszcze będzie wypływało. Ja bym chętnie kiedyś się zapoznał z tymi aktami spraw dyscyplinarnych, takich panów jak Gonciarek czy Żurek, bo wtedy cała prawda by się
objawiła nam. A propos tej praworządności, no cały czas mówimy o ministrze sprawiedliwości przecież, który najpierw naginał prawo, potem je po prostu jego ludzie łamali, a na końcu on szukał podstaw prawnych dla tego złamania prawa, które już się odbyło. No to ja nie jestem przekonany, czy nawet w tak zwanym Bantustanie by się coś takiego mogło dziać. Natomiast w naszym tutaj nadwiślańskim Tuskmenistanie będzie się działo aż do końca tego rządu i o jeden dzień dłużej. Próbowałem znaleźć precedens takiej interwencji władzy wykonawczej, i to tej siłowej władzy wykonawczej, w porównywalnym organie. I w demokratycznych państwach nie występuje taki przypadek. No to by się zgadzało. To by się nawet zgadzało, no bo Tuskmenistan to nie jest do końca demokratyczne państwo, a nawet od początku już nie jest demokratycznym państwem. Co zresztą będzie... Ja mam jedno... No, tak trochę bym zaapelował do pana profesora Adama Bodnara. Bo tam jest pan tym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, ale to się zmienia. Pan jest przede wszystkim nauczycielem akademickim. I nie będzie panu wstyd, każdemu normalnemu człowiekowi byłoby potwornie wstyd i byłby to obciach, gdyby stanął przed swoimi studentami, wyjaśniał im na przykład elementy jakiejś doktryny prawnej i każdy ze studentów mógłby wstać i powiedzieć, ale pan to wszystko łamał, jak miał władzę. Mógłby, gdyby wcześniej nie otrzymał oceny niedostatecznej od pana Adama Bodnara, tak na wszelki wypadek. Mi się wydaje, że tam, tak jak on dzieli polityków na swoich i nie swoich, tak prawdopodobnie też dzieli studentów. Jeśli ktoś tam miał poglądy, choć w małej części niezbieżne z poglądami pana Bodnara, czytaj pana Tuska, no to tam już pewnie za długo już nie postudiuje. Ale jest taki człowiek, któremu się wydaje, że jest, nie wiem, czy nad Bodnarem, czy pod Bodnarem, czy wice Bodnarem, nad Bodnarem. No z powodu, chociaż fizjologicznie powinien być pod. A z drugiej strony wzrostowo to jest człowiek, który jest ze 3 razy wyższy. No ale duże konie są. Są duże konie. Są duże konie, a jak duży koń, to i ogromne ego i też duży wstyd dla pana Bodnara znowu. To nie jest trochę kuriozalna sytuacja, panie ministrze, że spotyka się pan z szefem zespołu do spraw rozliczeń Romanem Giertychem, na którym ciążą zarzuty i rozmawiacie o rozliczeniach? No dobrze, tylko że nie można odebrać panu mecenasowi Giertychowi tego, że jest też parlamentarzystą i tym zespołem kieruje. I dla mnie jest oczywiste, że w momencie, kiedy zajmuje się takimi sprawami i zbiera różne też głosy ze strony społeczeństwa dotyczące poszczególnych spraw, to, że tymi tematami się interesuje, natomiast w żaden sposób to nie wpływa na funkcjonowanie prokuratury i prowadzenie spraw, które mogłyby go osobiście dotyczyć. I znowu wstyd. Panie profesorze prawa, do diabła, przecież to jest ewidentny konflikt interesów. Jeśli człowiek, który miał zarzuty, uznał za wrogów wszystkich tych, którzy mu te zarzuty postawili i wszystkich, których dało się politycznie przy tym afiliować, to nie może mieć nawet tyle wpływu na sprawowanie tego, na to, co robią prokuratorzy, co się im doradza, a nawet na sprawdzanie samowolnie właściwie, no bo co to jest, że pan Giertych jest jakąś instancją, która sam sobie sprawdza, ktoś tam sprawdza, zbiera głosy społeczeństwa. Ja znam tę część społeczeństwa. To jest margines tak naprawdę. Niektórzy to są nawet ludzie z marginesu, można powiedzieć, ale generalnie margines społeczeństwa, zwany, oni się nazywają silni razem. Normalni ludzie nazywają ich silnymi w kupie. Silni razem. Lub sinymi razem. Tak, ja tak jest, staram się być grzeczniejszy. Chociaż być może taka dłuższa nazwa sini razem w kupie byłaby najcelniejsza dla tych ludzi, bo to są najbardziej zagorzali hejterzy, jacy funkcjonują w polskiej przestrzeni publicznej. To są ci ludzie, którym pomnik smoleński przeszkadza, tam przychodzą, chcą jeździć rowerami, przyjeżdżają na Wawel. Znaczy cały sens ich życia, tak jak całym sensem politycznym, całą myślą polityczną osoby Zębaczyńskiej, jak sam o sobie powiedział kiedyś, że to jest jego cała myśl polityczna, jest 8 gwiazdek, tak dla tych ludzi, no, żywią się nienawiścią do Kaczyńskiego, do Morawieckiego, do PiSu, do elektoratu PiSu, w zasadzie do wszystkiego, co nie jest sine w
kupie. No, no czyli mówię, no raczej margines. No to jest ta część społeczeństwa, wśród której według pana Bodnara, jak rozumiem, pan Giertych zbiera głosy. Ale u pana... A może słyszy głosy, to już by był ciekawy etap. Tak. Wymagający pomocy. Oczywiście, że tak. Natomiast w tym śledztwie dotyczącym spółki Polnord, zobaczymy, jak długo to potrwa. Pan Roman Patataj, mecenas Koń-Giertych, ma wciąż statut podejrzanego. Chodzi o wyprowadzenie, gdyby państwo zdążyli zapomnieć, wyprowadzenie ze spółki deweloperskiej Polnord 92 milionów złotych. Zarzutami objęto 12 osób, w tym właściciela spółki. Śledztwo trwa. Pan Giertych znany jest z tego, że jak się mu próbuje postawić zarzuty, to on albo mdleje, albo jest nieprzytomny, albo właśnie nic wtedy nie słyszy, ani głosów, nic, w ogóle zero. Potem się zaszywa we Włoszech, gdzie czeka, czy dostanie. Ale dosłownie zaszywa? Tego nie wiem właśnie, czy konie się mogą, znaczy koń to by się mógł zaszyć bardziej gdzieś między innymi końmi chyba, tak mi się nie, wydaje. Nie, bo tak, ale... myślałem o tym zaszywaniu, wiesz. Ja wiem, tak się domyślam, no ale to wiesz, nie chcę robić przykrości panu Bobasowi teraz za bardzo, chociaż i oni słusznie, też będziemy. Słusznie, bo byśmy też... wyjątkowość pana Bobasa rozmyli. Tak, zdecydowanie. Natomiast ciekawa rzecz, bo tutaj dziennikarz Polsatu pyta, czy to nie jest kuriozalne, że Roman Giertych się spotyka z ministrem sprawiedliwości. Ale czy to nie jest... Pan Bodnar mówi, no nie, bo spotyka się, bo jest szefem bez współrozliczeń. Jak taki człowiek właśnie, o którym już powiedzieliśmy to, co powiedzieliśmy i o którym wszyscy wszystko wiedzą, może być szefem do spraw rozliczeń? To jest mniej więcej tak, jakby warzywniak otwierał Hannibal Lecter i mówił, u mnie pomidorki, u mnie ogóreczki. No ja bym raczej tam nie chciał u pana Hannibala Lectera kupować jakichkolwiek warzyw. Ciekawe, co mówił jego ekscelencja Słońce Peru o panu Giertychu w kampanii, bo mówił tak do swoich wyborców. Odczuwacie dyskomfort z powodu miejsca Romana Giertycha na listach Platformy Obywatelskiej? Ja też odczuwam, ale większy dyskomfort odczuwa Jarosław Kaczyński. No to ludzie, rachunek jest prosty. Czyli już nie tylko sini razem, ale też siny w kupie staje się po prostu, czy już w kampanii się stawał, jego ekscelencja Donald Tusk, bo dla niego to nie jest ważne, że Giertych miał mieć postawione zarzuty, że wciąż, gdyby nie immunitet, miałby postawione te zarzuty, tylko ważne, żeby dyskomfort odczuwał Jarosław Kaczyński. No ale są leki na dyskomfort, można wziąć nie jedną pigułeczkę, albo w sensie, na przykład jest dyskomfort, że komar cię tam dziabie, prawda? No tego bach i wtedy już komar odczuwa dyskomfort. I mam wrażenie, że z kolegą koniem tak może kiedyś się stać. No ale jakie to jest poniżające w gruncie rzeczy dla pana konia? Nie. Dla pana konia, nie? Nie. Jego nie jest w stanie Że można go tak instrumentalnie, postawimy. On tak sam siebie instrumentalnie. On woli? No przecież był przeciwko wejściu do Unii, teraz jest wielki. Masz rację, no bo... On sam się już tak poniżył, że właśnie to jest taka postać, że już się poniżyć nie da i to jest właśnie plus w polityce. No bo chyba. Tak, no bo albo kostka cukru, albo tam przy tym, jak to się nazywa, ten bicz, co to się tam pogania. No bacikiem, pejczem. Pogania, albo można coś tam. Można ostrogami też tak. O, no. I wszystko to pasuje? Do pana konia, no niestety tak, do pana konia wszystko pasuje. Co za mało ambitny koń. Tak, nawet powiem ci, że są takie gatunki zbliżone, oczywiście przez ostrożność procesową nigdy nie powiedziałbym, że pan koń to jest osioł, czy muł na przykład jakiś, prawda? A wałach? Wała to mu, wiesz, co? I w co? Natomiast teraz musimy mówić troszkę, że tak powiem, grzeczniej, bo już schodzimy z konia i wsiadamy na panią Lubnauer. Policja w KRS, to wie pani, to już naprawdę, no, tego jeszcze nie grałem. Neo-KRS, czyli instytucji, której, wie pani, że w konstytucji jest bardzo jasno wpisane, że jest 15 przedstawicieli sędziów. Natomiast PiS tak zmienił prawo, przy czym nie konstytucję, bo nie miał większości do zmiany konstytucji, tylko tak zmienił ustawę. Z tego, ustawę, o czym informowała szefowa, jak pani mówi neo-KRS, to nie byli uprzedzeni o tym, że policja się u nich zjawi. Ja mogę powiedzieć, tak zmienił prawo, że teraz tych 15 sędziów nie reprezentuje środowiska sędziowskiego, no, tylko jest wybierany przez sędziów. Ja mam bardzo duże zaufanie do pana ministra Bodnara i powiem szczerze, że w bardzo wielu jego działaniach widzę jego determinację, żeby przywrócić w Polsce państwo prawa. Zawsze się myli pani Lubnauer. Może nie tak często jak pani Kidawa-Błońska. Oczywiście przepraszam wszystkich państwa, którzy mają zbyt wybujałą wyobraźnię z tym wsiadaniem na panią Lubnauer. Przede wszystkim przepraszam panią Lubnauer, bo przypomniało mi się, że mówiła, że PiS jej zagląda do łóżka i w związku z tym no też ja bym nie chciał być też nakryty na tym, jak rozmawiamy o pani Lubnauer. Oczywiście, natomiast myli się ciągle z tym słowem przywrócić praworządność. Pani Katarzyno, szanowna,
przewrócić. Wy przewracacie praworządność i ona rzeczywiście już leży, a jak tylko się próbuje podnieść, bo są jeszcze w Polsce na szczęście uczciwi sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, nie każdy jest koniem, ani kowalem swojego konia, ani tym bardziej kowalem swojego politycznego losu, no to dalej ją na glebę, czyli przewracają tę praworządność, a co do liczby sędziów, no to zdaje się, że się zgadza. Tam jest 15 sędziów w KRS-ie, w dalszym ciągu. Się zgadza i się nie zgadza, dlatego, aha, że nie jest w Konstytucji napisane, szanowna pani minister, że wybiera się 15 przedstawicieli sędziów. Wybiera się 15 członków rady spośród sędziów. To nie znaczy, że środowisko, nic o tym nie ma w Konstytucji, deleguje swoich przedstawicieli. To ci, którzy wybierają, a ustawa obecnie obowiązująca powierza to Sejmowi, decydują o tym, kogo wyłaniają. Jeden jest tylko warunek, że muszą być to sędziowie. Zresztą w poprzednim systemie... No to czekaj, to sędziowie nie są reprezentantami środowiska sędziowskiego, a jakiego? Piłkarskiego? Piekarskiego? Nie, cukierniczego? No, nie są z tego powodu, że... Że złe środowisko ich wybiera. Wedle starego systemu, aha, było mnóstwo pretensji podczas wyłaniania tych przedstawicieli, że sądy niższych instancji nie są reprezentowane, że to jest właściwie dla elit sędziowskich, a nie dla sędziów. Czyli dla elit, czyli dla synusiów, córeczek, szwagierków, szwagiereczek, tych, którzy już byli bardzo wysoko w polskim wymiarze sprawiedliwości. Już tym, ale czyżby tym samym, który nigdy się nie oczyścił z tak zwanych złogów komunistycznych, z potomków stalinowskich oprawców, to właśnie to środowisko miałoby wybierać. I teraz tu pani Katarzyna, nasza miłościwie nam nie panująca nad resortem edukacji, mówi, że to źle, tak? Że z tamtego nie. Nic nie rozumiem tego. To miała być praworządność jakaś. Nawet ci, których pani Katarzyna popiera, próbowali coś zrobić z tą niereprezentatywnością przedstawicieli, no dobra, nie będzie przedstawicieli w takim układzie sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo de facto nie byli oni przedstawicielami tego środowiska, tylko małej części tego środowiska, i nawet obecna władza próbowała, pracowała nad takimi projektami, które miały coś w tym zmienić, bo wszyscy uznawali, że coś tu jest nie tak. Rozumiem. Ale jak się PiS za to wziął, to okazało się, że jeszcze bardziej nie tak jest to, żeby robił to PiS, bo trzeba to zrobić tak, żeby nic nie zrobić. O, żeby było tak, jak było, prawda? Te reformy pan Tuskowi najlepiej wychodzą. Jak już coś jest, tam wtedy reformuje. Bo na czym to wszystko, na czym polegał problem? Że ci, którzy to wszystko mieli w rękach, pociągali za sznurki, decydowali o tym, kto awansuje. Czyli w gruncie rzeczy przeciętny sędzia był bezradny, ponieważ nie miał najmniejszych szans, żeby wygrać konkurs, żeby przejść wyżej, czyli, żeby czyli także ten taki na przykład przeciętnie niezawisły. Przeciętnie, prawda? Niezawisły. A, no pan Tuleja to jest nieprzeciętnie. Nieprzeciętnie. Nieprzeciętnie niezawisły jest. Natomiast teraz troszeczkę oddamy się kulturze przez chwilę, jeśli można nazwać kulturą, jeśli to przez małe K. Bo przytoczymy państwu wypowiedź profesora Rafała Wnuka, to jest ten człowiek, który jest odpowiedzialny za to, że z wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej zniknęli Pilecki, Ulmowie i ojciec Kolbe, a teraz powie coś o świńskich kolczykach. Możecie wierzyć lub nie, ale odwiedzający wystawę Polacy przyjmują tą perspektywę za swoją. I szczególnie ci pochodzący ze wsi, ci, którzy pamiętają wspomnienia babci i dziadków, pamiętają, że ich ojciec, dziadek, babcia pojechały na roboty lub zostali ciężko pobici za kolczyk od świni. Dla nich najważniejszym przedmiotem na tej wystawie jest świński kolczyk. Ja uważam, że nam się udało i to sukces wystawy między innymi tym się mierzy, że wywołuje dyskusję. No ja mam pomysł na fantastyczną wystawę, jak połączyć świński kolczyk z panem Wnukiem. Po prostu zrobić taką wystawę, na której jakiś współczesny artysta, koniecznie musi być współczesny, namaluje pana Wnuka jako świnie.
po prostu. Moim zdaniem będzie się o tym bardzo dużo mówiło. Oczywiście świnie też będą miały troszeczkę pretensji, no wcale się nie dziwię, ale będzie się o tym bardzo dużo mówiło. Nawet pan wnuk będzie mówił dużo więcej niż o historii Polski na przykład i będzie to wystawa jeszcze głośniejsza, gdybyśmy tak mieli uważać. Ale no tak oczywiście nie jest, to do tych świńskich kolczyków trudno zrozumieć pana wnuka, bo to Niemcy, przypomnijmy, przepraszam, naziści, gdzie Niemcy, przecież Niemcy byli ofiarami. Tak jak my, a nawet pewnie i gorzej. Gorzej. Jeszcze, pewnie, że gorzej. Co ja w ogóle tutaj wymyśliłem? Musieli mordować. No więc o to chodzi. No i teraz to oni nakazywali kolczykowanie trzody chlewnej i bydła, bo żaden polski chłop, żaden polski rolnik nie mógł na własny użytek dokonać tak zwanego świniobicia. To wszystko było niemieckie i ponieważ nawet polskie świnie były niemieckie, no to dzisiaj pewne konsekwencje tego dostrzegamy nawet chyba na ulicy Wiejskiej, przyznają państwo. Pan wnuk wyraża się z taką pogardą w tle, że przychodzi jakiś jełop, przepraszam, na wystawę i mu się kolczyk. To jest dla historyka, to jest absolutna kompromitacja. Jeśli ten kolczyk wiązał się z tym, że za na przykład ubój nielegalny albo posiadanie większej liczby świń niż była zgoda, można było zginąć. Zginąć, nie pojechać na roboty. Tak. Można było dostać. No pan wnuk tak myśli o polskim społeczeństwie. No i należy mu się chyba tylko cytat na końcu z Misia. No, miś, miś, czy może wnuk, wnuk, świńska rura. Nie wnuk, nie miś, przepraszam. A teraz ktoś, kto w ogóle nie czuje się Polakiem i jest z tego dumny. Zastanawiam się, czy nam dzisiaj współcześnie żyjącym, myślącym, odpowiedzialnie kształtującym przestrzeń publiczną są potrzebni bohaterowie i bohaterki. Może to jest to przekleństwo historyczne, z którym musimy zmagać się przez całe lata, zastanawiając się nad kondycją Polaków, prawdziwych Polaków, ćwierć Polaków, Polaków Niemców, tych wszystkich, którzy są w tej naszej przestrzeni zanurzeni tak mocno emocjonalnie z jednej strony, a z drugiej no mają prawo do swojej wolności wewnętrznej. Czyli Francuzi, Niemcy, Włosi, Hiszpanie, Amerykanie i w zasadzie każda nacja na świecie ma prawo do swoich bohaterów, tylko panu Mieszkowskiemu coś się nie podoba tu u Polaków, no bo przecież wie, że Francuzi, Niemcy, Włosi mają swoich bohaterów, ale odszukałem dzisiaj cytat, w którym on mówi: jestem Europejczykiem polskiego pochodzenia, a potem jestem zwolennikiem Republiki Europejskiej, czyli odejście od państw narodowych. Taki kierunek musi przyjąć. Musimy przyjąć, bylibyśmy częścią Republiki Europejskiej, tak jak województwo śląskie jest częścią Polski. I ten człowiek, ostatnie zdanie, mówi o ćwierć Polakach i Polakach Niemcach. Ja nie wiem, czy to jest bardziej Polak Niemiec? Nie. Gdzie Polak? Europejczyk Niemiec czy ćwierć Polak? Krzysztofie, jest jeszcze gorzej. No, bo to jest pan Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej. Jest jeszcze gorzej. Pan Krzysztof Mieszkowski zakłada, że normą w społeczeństwie jest, żeby ludzie byli zdrajcami, kolaborantami, tchórzami i dekownikami. A jeśli znajdzie się jakiś bohater, no to nie mógł być Polak. To on robi fatalną robotę, ponieważ wszystkie te cztery grupy, które wymieniłem, mogą czuć kompleks, mogą się czuć dyskryminowani, zupełnie tak jak nowe trendy w matematyce, w edukacji matematycznej i nie tylko to, co robi minister Nowacka, nie stawiać ocen, żeby nieuki nie czuły się dyskryminowane, gorsze, tak, bo to jest dzielenie poniżone. Ludzi. To jest dzielenie oczywiście, ludzi. Bo to jest dzielenie. I na bohaterów. To tak jest. Dzieli ludzi. I sport trzeba zlikwidować, bo w sporcie drastycznie widać, tak, kto jest najlepszy, a kto się do niczego nie nadaje. Tak być nie może. Jedną niekonsekwencję tylko widzę w tym myśleniu pana Mieszkowskiego, który notabene nie dostał się do Sejmu, no ale ponieważ pan Zdrojewski z koalicji wszedł do Parlamentu Europejskiego, zwolniło się miejsce nawet dla kogoś takiego. Widzę jedną niekonsekwencję, bo kiedy pan Mieszkowski jako dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, który no zresztą mówiło się, że bardzo mocno zadłużył, a on twierdził, że to jeden z najlepszych teatrów jest w Europie, kiedy zatrudniał czeskich aktorów porno, taki był drobny skandalik, a nawet duży skandal, to nie mówił, że to są europejscy aktorzy porno, tylko czescy.
prawda? Czyli jednak tam, gdzie jest ta sfera taka... Nie przemyślał tego jeszcze. No nie, może w przypadku porno po prostu on uznaje państwa narodowe, a cała reszta życia jest dla niego tak nieważna, że tam możemy wszyscy być w jednym kotle, no z Polski zrobić niemiecki land. Dlaczego nie? No bo to jest to samo myślenie, co pani Maria Peszek, która nie chciała oddać ani kropli krwi za Polskę. Dekownik, tchórz, zdrajca, kolaborant. Tak, to jest wzorzec. Tak, tak. Tylko dodam jeszcze z ostrożności procesowej, pani Mieszkowski, to nie było panu. Wracamy po reklamach. Robimy wszystko, też rozmawiając z innymi państwami, które mogą mieć wpływ na działania Białorusi, żeby dotarło do świadomości białoruskiego prezydenta, że Rzeczpospolita ma dość już tego i my po prostu nie pozwolimy dalej na takie działania. Dobry wieczór państwu. Jestem oburzony, zszokowany, a nawet bardzo zdziwiony. Jak do tego doszło, że nowy rząd Donalda Tuska nie nawiązał jeszcze bardzo bliskich kontaktów dyplomatycznych z jednym z dwojga światowych polityków, którzy tak mocno kibicowali Koalicji Obywatelskiej w minionych wyborach. Pierwszym była pani Ursula von der Leyen, która czekała na Donalda Tuska, wracaj, ale jako premier, żebym cię inaczej tutaj nie widziała. A drugim był Aleksander Łukaszenka, który twierdził, że tamten rząd prawicowy, to on nie rozumie Białorusi, to jest w ogóle antyrosyjski, antybiałoruski, wbrew temu, co mówił pan Tusk, ale, mówił Łukaszenka, jak przyjdzie Donald Tusk, to my się dogadamy na luzie. No i cóż, dowiadujemy się od pana ministra Tomasza Siemoniaka, ministra spraw wewnętrznych, a jednocześnie, i to mnie tak troszeczkę przeraża, głównego koordynatora do spraw polskich służb specjalnych. Otóż on ma zamiar teraz prosić Łukaszenkę, tak jak pan Kosiniak-Kamysz niedawno prosił aktywistów, no przestańcie, no nie pomagajcie tym migrantom, przecież oni strzelają do naszych, biją naszych, mordują naszych, a wy im mówicie, gdzie, którędy mają przechodzić przez granicę. Tak prosił polski wicepremier Kosiniak-Kamysz aktywistów. Teraz pan Siemoniak prosi Łukaszenkę, my już mamy dość, my już mamy dosyć. Czytaj, myśmy byli przeciw Zaporze, bo żeśmy panu zaufali. Myśmy tam puścili naszych najmądrzejszych ludzi. Scerbę, Jońskiego, Sterczeckiego, Jachirę. I co? I czy pan, pani Łukaszenka, nie może tego wreszcie docenić? Przecież my, mówi pan Siemoniak, a przynajmniej tak myśli, nie musimy się wcale kłócić. No weźmy i się dogadajmy, żeby nareszcie był spokój na tej granicy, żeby było tak pięknie, żeby żyło się lepiej wszystkim. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. Wianecki. Jestem, powiem ci, bardzo zbudowany i bardzo bezpiecznie się teraz już czuję na terytorium Polski, bo wcześniej to nie, ale jak mamy takiego szefa MON i takiego szefa MSW i szefa służb specjalnych, to powiem ci, że w zasadzie to można w samych slipach chodzić po mieście. Oczywiście tu zrobiłeś ich na pomidora pod walcem, no bo rzeczywiście on oczekiwał tego zwycięstwa, kibicował, tak. Mówił, że z tamtymi to nic. Kciuki trzyma. Ale patrząc tak z drugiej strony, to jest żałosne, co pan mówi, panie ministrze Siemoniak. Co to znaczy? My mamy dość, zaraz się popłaczę po prostu. No, my tu szukamy kontaktów, a ten niewdzięcznik nic. To już minister Bobas był, że bardziej męski. Nic, prawda? Nie robi. No. Panie Siemoniak, może ja panu paru króciutko udzielę rady. Robi się coś takiego, że ten facet się poddaje. Sposobów jest wiele. Białoruś nie ma dostępu do morza. Proste. Wszystko idzie przez Polskę. Zablokować. I leżą po prostu. A kto leży? Sterczewski chyba leży. Wtedy. No tak. No właśnie. No to może dlatego Scerbajoński tam biegał. Oczywiście. Sterczewskim, żeby zablokować. Trzeba się liczyć z tym, że Łukaszenka się odegra na Polonii. Mm-hmm. Na Polakach mieszkańcych, ale też nie może się odgrywać w nieskończoność, bo mu się bunt społeczny podnosi, jak będą masowe represje. Spotykacie się z paroma ministrami, to jest łatwo wymyślić. Przez żadne przejście, na przykład takie kontrole białoruskich ciężarówek i wyjeżdżających z Polski,
że żadna z nich tej kontroli nie przejdzie. Mm-hmm. I leżą po prostu, a nie jęczenie. No widzisz, no ale państwo też troszkę jęczą, jaśnie państwo, bo już wiemy, że mają zmniejszyć budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. To akurat jest kompetencja pana, to jest w ogóle za śmieszne zdanie, pana Kosiniaka-Kamysza. No ale tak wciąż jest jeszcze oficjalnie. O 57 miliardów w ciągu kilku lat. Więc może na to też, wiesz, no nie starczy tych po prostu, tej forsy. Ja jestem uspokojony mniej więcej. Znaczy, wydaje mi się, że gdyby pan Tusk naprawdę zadzwonił do pana Łukaszenki, może jakimiś kontaktami pana Sikorskiego z panem Ławrowem, Sikorski dzwoni do Ławrowa, Ławrow mówi Putinowi, że jest taka prośba od przyjaciół naszych, no pamiętasz tych przyjaciół ze Smoleńska? Pamiętam. Zdaje się, że szef KGB białoruskiego ma polskie korzenie. O, tędy można dojść do niego. Tędy można dojść do niego, żeby się zlitował. A w dawnym dworze, gdzie się wychowywał Feliks Dzierżyński, jest szkoła KGBistów. O. Jaki miły łącznik. No, i gdzieś tam się dogadać, poprosić. Może wysłucha, jak nie, to przynajmniej gdzieś tam z tyłu głowy będzie pamiętał o nas, że po prostu, a jeszcze muszę załatwić sprawę granicy, pan Siemoniak prosił, no to może w tym tygodniu tam nie 1500, a 1300. I to jako będzie, niech będzie poczytane mu jako świetny gest. I decydujący argument, który po prostu Łukaszenkę rozłoży na, gdzie się dzieje akcja Nikodema Dyzmy na początku. Na Grodzieńszczyźnie. To by pasowało. No. Bo my tu też mamy paru takich dyzmów. Ja nie mówię o panu Siemoniaku absolutnie teraz. Nie no, skąd, gdzie, jak? Przecież to kompetencje absolutne do szefowania MSW i służbom specjalnym. To blady strach po tym wywiadzie padły na inne kraje. Zapobiegawczo przed cenzurą zmieniono to na białostockie. No ale wiadomo. Ale no wiadomo. I jak Dyzma z Grodzieńszczyzny, Grodno, no duże polskie miasto przed wojną, a teraz nie. No to można użyć złotych myśli Dyzmy, albo powołać się, skoro macie taki wkład, no to musicie ustąpić. Możecie. Może tak, musicie, to, no gdzie ta. Ten rząd komuś powie, musicie, a to a Polakom, no nie, no musicie tak, musicie to płacić więcej, a to do Polaków, on mówi musicie, do Łukaszenki nie powie, musicie, nie, my musimy, czy bylibyście łaskawi rozważyć. My musimy ustąpić, a wy, czy zechcielibyście rozważyć. O, i to już tu jest w zasadzie gotowe dla pana Sikorskiego, zresztą właśnie tak jego dyplomacja najczęściej wygląda. Teraz człowiek, który był premierem, który kiedyś mówił, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, który całkiem niedawno stwierdził, że on już skończył z polityką. No, polityka twierdzi coś zupełnie innego. Polityka mówi, że on nie potrafi skończyć. Trzeba umieścić pana prezydenta w tych kompetencjach, które wynikają z konstytucji. Prezydent oczywiście przez te 8 lat się bardzo rozpanoszył i rozepchał. Można przecież zauważyć, że przeniósł politykę zagraniczną do Pałacu Prezydenckiego. Ja bym proponował, żeby pan premier Tusk pojechał na czele delegacji na szczyt NATO, jak prezydent chce tam gdzieś na dodatkowo się pojawić jego sprawa, ale jest oczywiste dla mnie, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której to rząd i premier i minister spraw zagranicznych są odpowiedzialni za polską politykę zagraniczną i polską politykę obronną. Trzeba po prostu w związku z tym zlikwidować. To słowo panu Millerowi powinno być szczególnie bliskie, bo w czasach, kiedy zapisywał się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to tak likwidowało się ludzi wtedy jak nic, również w Polsce, zlikwidować konstytucję. No niestety w konstytucji jest zapisana rola po pierwsze tego, że jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent, niekoniecznie Andrzej Duda, panie Miller, mógł pan być prezydentem, pan byłby zwierzchnikiem, ale wtedy to żebyśmy chyba wszyscy stąd wyjechali. I że prowadzi politykę zagraniczną wespół z premierem, ale to prezydent odwołuje i mianuje polskich ambasadorów. To prezydent, proszę bardzo, ratyfikuje umowy międzynarodowe. Prezydent, to albo umówmy się, że Trzaskowski rzeczywiście to wygrał i wtedy niech on ratyfikuje, no albo no niestety trzeba szanować wyniki demokracji, nawet jak się jest, przepraszam, starym komunistycznym betonem. No. Ponieważ nasz widz prosi, żebym powiedział, że jest jeszcze gorzej, to mówię, że jest jeszcze gorzej, bo konstytucja mówi, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej na zewnątrz. Pan Miller mógłby. I druga rzecz. Ja rozumiem, że pan Miller
przeżywa traumę tego, jak próbował go czołgać Aleksander Kwaśniewski jako prezydent, kiedy on był premierem, że mu się wtryniał, że jak Polska była przyjmowana do Unii Europejskiej, to w Dublinie prezydent chciał razem z nim wciągać tę flagę, chociaż on sam chciał, że wielokrotnie go upokarzał i robił różne rzeczy. Ale tamte przegrane pojedynki z Aleksandrem Kwaśniewskim, bo przegrane, nie mają nic wspólnego z tym, że teraz pan Miller ma się mścić czy odgrywać na prezydencie Andrzeju Dudzie, bo on nie jest tym kumplem poczerwieni Leszka Millera, jakim był Aleksander Kwaśniewski. Więc szanowny panie premierze, niech się pan, przepraszam państwa, odpieprzy od pana prezydenta po prostu. No bo też może być tak, że to nie prezydent, i nawet raczej tak jest, nie prezydent Andrzej Duda się rozpanoszył, Miller się rozpanoszył. Użyłem języka Adama Michnika. Leszek Miller się rozpanoszył w polskiej demokracji w XXI wieku. Najpierw się rozpanoszył w Brukseli, teraz już tam się nie będzie panoszyć. Ja się tylko zastanawiam, po co ciągle zapraszać tego człowieka do mediów. No chyba po to właśnie. Chyba po to. Jak już być może na jego tle przedstawiciele na przykład Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej mają wyjść na osoby bardziej troszkę kulturalne, takie bardziej zrównoważone, bardziej myślące. Bo jak wychodzi Miller, to on zawsze coś takiego powie, że wszyscy mówią: o Jezu, co za beton. I nagle sobie wszyscy powiedzą: no tak, no beton, beton ze Skierniewic, Żyrardowa, przecież beton partyjny. Nie da się tego inaczej określić. No ale jedno jest pozytywne. Nie było w poprzedniej kadencji i jeszcze poprzedniej, wcześniejszych nie badałem, w Parlamencie Europejskim nikogo, kto byłby komunistycznym sekretarzem Komitetu Centralnego i członkiem biura politycznego. Nikt. Nikt. I to był absolutny wstyd Polski, że komuch ulokowany tak wysoko reprezentuje Polskę niby demokratyczną w takim ciele jak Parlament Europejski. Co za ulga, że wreszcie się nie wyróżniamy w ten sposób w tym Parlamencie Europejskim, chociaż postaci równie, że tak powiem, pokręconych, jak pan Miller, tak użyje tylko takiego eufemizmu, to jest tam sporo w polskiej reprezentacji. Jest sporo, jest sporo. A my jeszcze raz w takim razie oddamy teraz głos, a może nie oddamy głos, po prostu jeszcze raz wsiądziemy na panią Lubnauer. Skąd te niższe wpływy z VAT-u? W związku z tym, no przecież chyba zdaje sobie pani sprawę, bo tak jak pani powiedziała, że rządzimy pół roku, ale to nie jest tak, że rozwiązania prawne czy działania rządu dotyczące gospodarki mamy od razu efekty w postaci na przykład wyższego VAT-u. No te przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego są bardzo pozytywne. I tutaj też duża zasługa pana Andrzeja Dobańskiego, który rzeczywiście bardzo sprawnie ogarnia finanse publiczne. Bardzo sprawnie. Dziura po maju jest tylko 53 miliardy złotych. Co to jest? Dziura w dziurze dziurą pogania i no nawet taka czarna dziura już się z tego robi. To żaden rasizm, oczywiście czarna wcale nie jest gorsza niż biała. Ale dziura jest dziura i ten rząd, znaczy głównie, powiem inaczej, rząd, któremu przewodzi Donald Tusk, jest znany głównie z dziur właśnie, to też nie jest żadna metafora, tylko po prostu z dziur VAT-owskich, z dziur budżetowych, z deficytów różnych. Już w tej chwili wiemy, że będziemy się borykać z tą unijną procedurą nadmiernego deficytu. I w związku z tym, no, bardzo ładnie pan Domański zawiaduje finansami. Na razie wiemy, że nie stać nas na CPK, na pewno tak duże CPK, jak miało być, to już wiemy. Na elektrownię atomową już prawie nas nie stać. Na wojsko nas nie stać. Na wojsko nas nie stać, bo trzeba przyciąć. Na czternastkę w wysokości, tak jak była za rządów PiS-u, w wysokości 2600 też nas nie stać, bo teraz będzie 900 zł mniej w samej czternastki. Na 800 plus nas nie stać, bo musi być kryterium dochodowe. Tak jest. Albo pracujący rodzice tylko. I nawet nas tylko nie stać ostatecznie na laptopy dla czwartoklasistów. W zasadzie to nie wiem, na co nas stać. Z drugiej strony stać nas na bardzo rozbuchaną ideologicznie ekipę rządową, liczącą tam w tej chwili już, nie chcę się wyrażać, ale około tryliarda osób mniej więcej chyba, z czego co druga reprezentuje sobą intelektualnie to, co pani Lubnauer, a co druga to, co pani Wcisło. To było tak, że jak pan Tuska, właściwie pani Kopacz, ale to był taki rok przejściowy, odchodziła w 2015, a pan Tusk w 2014, to suma pieniędzy, które wypłynęły w Polsce, głównie to były pieniądze VAT-owskie, to było 250 plus 150, 400 miliardów złotych. Ogromne pieniądze dla każdego kraju, nawet dla Niemiec.
które mają najwyższe PKB, tam około 4 bilionów dolarów. I teraz wszyscy ci, którzy czekali 8 lat, bo ta kasa płynęła do nich, optymalizacje podatkowe, te wszystkie firmy i czekały. Tam kolejki podobno się ustawiały do Donalda Tuska, jak on był tym przewodniczącym Rady Europejskiej, a potem szefem Europejskiej Partii Ludowej. Donald, my nie możemy bez tych pieniędzy. To były należne nam pieniądze. I teraz myślę, że te wszystkie pasożyty, które wyciągnęły... Nastał czas spłaty długów. O to chodzi. To po to was do władzy wynieśliśmy, żeby cierpieć nadal, jak za tych pisowców. Tak jest. Dawać nam tu kasę. Ale pani Lubnauer też dość bezczelnie stwierdziła, że gdyby PiS dalej rządził, to moglibyśmy jako Polska przekroczyć konstytucyjną granicę długu publicznego. Ja tylko przypomnę bardzo krótko, że tylko raz po 89 roku mogliśmy to przekroczyć i już przekraczaliśmy i wtedy, żeby nie przekroczyć, Tusk urządził tak zwany skok na OFE. Wyłącznie to było powodem, żeby nie wbabrać się w jeszcze większe konstytucyjne już wtedy problemy. Także pani Katarzyno, pani sobie to sprawdzi, kto tam ten dług publiczny konstytucyjny mógł przekraczać, a kto nie. No a teraz ten człowiek, który radzi sobie świetnie, w zasadzie mógłby mówić, pieniędzy nie ma i nie będzie, ale jest młodszy, więc powie to samo, tylko inaczej. Przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest obecnie niewielka. Przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest niewielka, powiedział minister finansów. To nie wróży nic dobrego. Pytanie, a jest przestrzeń do podwyższania? Przede wszystkim to, co jest istotne, to to, że mamy najniższe od września 1990 roku bezrobocie, 4,9%, że nasza gospodarka bardzo wyraźnie przyspiesza. Fala zwolnień przetacza się przez Polskę. Pracownicy odczuwają większą presję i obawiają się o swoje miejsca pracy, co utrudnia im prowadzenie rozmów o podwyżkach i awansach. Kiedy pracownicy stale stykają się z doniesieniami o zwolnieniach, wzrasta ich poczucie niepewności. Boją się o swoje miejsca pracy, co zwiększa stres i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa. Gospodarka się rozpędzała, ale za poprzedniej władzy. I to jest jeszcze efekt tego rozpędzania. Podobnie jak bezrobocie. No przecież pan Domański nie zrobił niczego na razie, dokładnie, żeby to bezrobocie było tak niskie. I zapisu było około 5%. Teraz się cieszą, że 4,9 za rządu Platformy wynosiło od 10 do nawet 15,5. Tak, i to wszystko tak działało, ale pan Domański nam tu nie mówi prawdy, bo przestrzeń do podnoszenia podatków jest i to oczywista. Z czego to wynika? Przede wszystkim obejmą Polskę podatki europejskie. Przecież ten cały fundusz odbudowy przy całym tym głupim gadaniu ekipy rządzącej, że są tam jakieś granty, nie ma żadnych grantów, wszystko to są kredyty. Jest granda. Oczywiście, jedne są wzięte przez państwa, drugie przez Komisję Europejską, ale to trzeba będzie spłacić. Z czego trzeba będzie spłacić? Z europejskich podatków. Nawciska się tych podatków, bo Komisja Europejska nie ma z czego spłacać tych zaciągniętych długów, potrzebuje wciąż pieniędzy. Co chwilę słyszymy komunikat, że w skarbcu Komisji Europejskiej nie ma kasy, a trzeba finansować różne rzeczy. I pan, panie ministrze Domański, powinien stanąć przed Polakami i powiedzieć, jakie podatki europejskie zostaną na Polaków nałożone w roku bieżącym, w roku 2025, 2026 i tak dalej. Bo że muszą być nałożone, bo ktoś musi to spłacić, to jest oczywiste. No a nikogo chyba w tej chwili nie ma przed naszymi telewizorami w ogóle w Polsce, kto uwierzyłby w to, że Donald Tusk w jakikolwiek sposób postawi się Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej i powie, nie, tych podatków to nie. Ale jak się postawi? Jak bierze postawi tę kasę? Co zawsze. Tak, jak bierze tę kasę? Otóż to, bo się okazało, że to jest kasa dla jego rządu, a nie dla Polski. Gdyby była dla Polski, to KPO nie byłoby blokowane aż do czasu zmiany premiera w Polsce. Chciałem tylko jeszcze przytoczyć słowa pana Donalda Tuska. Najpierw z 2007 roku, kiedy pierwszy raz obejmował władzę, obiecywał obniżenie podatków. Minęło 7 lat. W expose obiecywał. Minęło 7 lat i w 2014 ten sam Donald Tusk powiedział, dziś mogę jedynie przeprosić za to, że będąc w opozycji domagałem się niskich podatków.
przeprosił, że się domagał, nie przeprosił, że nie obniżył, mimo że obiecał. I w czasie tej kampanii też obiecał, bo choćby przecież podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, to jest obniżenie podatków. I to już duże. Wiemy, że ani w tym roku, ani w przyszłym roku, a ja nawet powiem państwu tym razem, ja żyję tego zwrotu, jest jeszcze gorzej. Nigdy za tego rządu nie będzie obniżenia czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, bo za pana Tuska ta kwota wynosiła niecałe 3300, zapisów wynosiła 30 tysięcy. Proszę to sobie porównać i państwo zrozumieją, dlaczego pan Domański jest kolejnym Rostowskim, a po nim przyjdzie kolejny Rostowski, kolejny, bo ministrowie finansów panu Tuskowi są potrzebni do tego, żeby stanąć i powiedzieć: Tusk jest dobry, Tusk obiecał, ale ja nie mogę dać kasy, ja po prostu nie mam. To jest taki problem, przed jakim stał niejaki Stirlitz ze słynnego serialu 17 mgnień wiosny, materiał do przemyślenia. To ja panu Domańskiemu i panu Tuskowi materiał do przemyślenia. Dlaczego większość państw, które wzięła pieniądze z funduszu odbudowy, wzięła nie całą pulę, tylko mało, a Holandia, Szwecja i przez długi czas się opierała też Austria, nie wzięły wcale? Bo to jest kredyt. To nie jest żadna darowizna. I trzeba go spłacić. Jak ktoś weźmie, to tyle tylko, że później zapłaci albo przyszłe pokolenia. To jeszcze raz użyję twojego zwrotu. Może być tym razem jeszcze gorzej. Jeśli pan Donald Tusk po raz kolejny zrobi w bambuko swoich najwierniejszych wyborców i któregoś dnia czmychnie do Brukseli jakieś miłe stanowisko, to nie dość, że nie on będzie spłacał, tylko on będzie od strony Brukseli mówił: szybciej, no, spłacać, dawać, mi tam, bo kary dawać będą. Kasiory. Tak, demokracja europejska, dawaj, tu kasa, oczywiście. Kasa. Tusk jest taki właśnie obrotowy, a nie wiem czy na koniec, ale już zbliżamy się do końca drugiej części. Lewica dopuścimy, lewica do głosu. Dopuścimy. Bo lewica tak trochę dzisiaj. Nie, bo pan Miller to przecież nie jest lewica, to jest burżuj, który był kiedyś komunistą. No to pani Olko z Partii Razem. Czy pani widzi Partię Razem w rządzie? Dla nas była ważna umowa koalicyjna. Dlatego jak w mediach pojawiły się te głosy o tym, że premier Gawkowski wraca do tej. Wraca do tego, żebyśmy do rządu weszli, no to powiedzieliśmy, to okej, rozmawiajmy o tym, tylko wróćmy do rozmowy o rozmowie koalicyjnej. Ja przyznam, że nie mam pojęcia, czy jest gotowość do tego w koalicji rządowej, więc jeżeli będzie taka gotowość, to tak, rozmawiajmy. No, lewica to tak. Z czym przynajmniej ta Partia Razem, to by tak chcieli, nie chcieli, niech się tam wreszcie opowiedzą po jakiejś stronie, bo to, że się w takiej sytuacji, że nie są członkami rządu, nic im nie daje, dlatego że głosują w większości tych spraw jednak tak, z całą koalicją i ta niby taka wyjątkowość i stanie z boku. Ja, wiesz co, tak trochę ze wzruszeniem chciałem sobie dzisiaj odświeżyć to, no, pani Olko mówi, że być może trzeba by negocjować umowę koalicyjną. Przeczytałem sobie samą preambułę do tej umowy koalicyjnej, która obecnie obowiązuje. Lech Wałęsa tam mówił preambuła. On mówił preambuła, a ja przeczytałem preambułę. I napisane jest w niej tak: zobowiązujemy się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego kraju. To jest lepsze niż Monty Python. Podwyżki idą, cen gazu, cen prądu, cen żywności już poszła w górę, więc również cen żywności. I drugi fragmencik: w poszanowaniu tradycji i wartości wywodzących się z naszej kultury i historii. Jezu. Czytaj, wywalić Ulmów, wywalić Kolbego, wywalić Pileckiego, wywalić Jana Pawła II z lektur, wywalić Sienkiewicza, wywalić historię i teraźniejszość, wszystko po prostu wstawić ideolo LGBT tam i resztę alfabetu. I to jest nieprawdopodobne, żeby coś takiego mieć zapisane. Przecież oni się musieli po prostu rżeć, za przeproszeniem, ze śmiechu, już jak to pisali. Wiedzieli, już wtedy wiedzieli, że będzie kompletnie inaczej. No gdzie poprawa poziomu życia? Jak pierwsze co zrobili, to natychmiast VAT w górę, 5% na jedzonko. No i mamy już lipiec. Czyli już nie ma osłony i teraz, ale uwaga, szanowni państwo, proszę dzwonić do swoich tych dystrybutorów energii, to oni wam prawdziwe rachunki przyślą. Ja jeszcze nie widziałem takiego paranoicznego rządu, który zawraca, za przeproszeniem, gitarę
obywatelom, żeby oni się dowiadywali specjalnie, ile mają zapłacić, a jak tam ci powiedzą, że jednak dużo, to że to jest nieprawda. No, a partia Razem nie weszła z kilku powodów do rządu, to państwu też może dać do myślenia, jak ten rząd ma działać i co już było na tych spotkaniach koalicyjnych, niby kiedy ważyły się losy partii Razem. Nie weszli dlatego, że chcieli większego finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, 1% PKB na budownictwo mieszkaniowe, 8% PKB na ochronę zdrowia, czyli już przynajmniej wiemy, że tego to już na pewno nie będzie, ale reszty też nie będzie. Wracamy po reklamach. O co chodzi z tą matematyką, bo są bardzo kiepskie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Co trzeci nie dostał na egzaminie nawet 30% punktów. Nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, te działania są wielokierunkowe. Kolejna zauważyłam, kwestia, bardzo zauważyłam. Kwestii tego, żeby pomocy sztucznej inteligencji w nauczaniu matematyki, na przykład w Warszawie tutaj w jednej z dzielnic jest taki pilotażowy program, w którym dzielnicy Wawer, gdzie wyraźnie poprawiły się wyniki na egzaminach ósmoklasisty dzięki wykorzystaniu tego programu. Ale wyniki tutaj, z matematyki? Tak, dokładnie. Dobry wieczór po raz trzeci. Ja to rozumiem tak, że po prostu sztuczna inteligencja robi zadania za uczniów, a oni tylko podkładają gotowe wyniki i to by było tragiczne absolutnie. Natomiast jest proste wytłumaczenie, szanowna pani minister, tych słabych wyników w matematyce. Matematyka to jest przedmiot najbardziej wymagający. Takie jest powszechne przekonanie, chociaż ja uważam, że jest najprostsza akurat. I jeśli pani i pani minister Nowacka, jeszcze zanim objęłyście urząd, mówiłyście, że trudności upokarzają uczniów, że nie trzeba pracować w domu, że prace domowe są zbędne, że wszystko się załatwi w szkole, to się nie załatwi. Jeśli uczniowie słyszą, że nie mają się podciągać, tylko są usprawiedliwieni i obniża się kryteria, to jakie mają być wyniki do diabła? Jeśli zamiast robić coś, żeby się podciągnęli, to mówi się, no dobrze, przecież wiadomo, że ta matematyka, po co macie się męczyć, jak to wam sprawia trudność, to się po prostu nie uczcie i jakoś się was przepchnie do następnej klasy. To jest tragedia. Bo wyniki w matematyce decydują o przyszłości, bo decydują o technologii, o bardzo wielu rzeczach, a nawet o sposobie myślenia. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce, Stanisław Janecki. I Krzysztof Fezet, raz jeszcze mówię państwu dobry wieczór. Wiesz, Staszku, co jest, już nie chcę trzeci raz mówić, że jest jeszcze gorzej, bo już byśmy chyba, znaczy ja bym przesadził, bo to w końcu jest, wiesz, trudno, żebym mówił częściej niż ty ten zwrot. Ale, bo to by była pewna forma złodziejstwa, ale jest naprawdę gorzej, dlatego że to właśnie pani Lubnauer, jako przedstawicielka Ministerstwa Braku Edukacji, bo tak to ma być w tej chwili, braku edukacji narodowej, jeszcze do tego dodajmy, tak, bo to jest jeszcze drugi dział tej działalności pani Lubnauer, pani Lewackiej, zwanej Nowacką, przecież grzmiała cały czas, że główny problem w polskich szkołach polega na tym, że to sztuczna, że dzieciaki i młodzież, korzystając ze sztucznej inteligencji, rozwiązują zadania domowe. Rodzice o tym nic nie wiedzą, no bo tam się rodzic z dzieckiem nie interesuje, wiadomo, nauczyciele są ślepi na to, nic nie widzą. Nie są w stanie poznać. Nie są w stanie poznać, albo nie chcą wiedzieć, na jakich mamy nauczycieli, podobno według pani Lubnauer, a dzieci biorą i oszukują. A teraz się okazuje, że ta sztuczna inteligencja jednak ma uczyć dzieci matematyki, znaczy krótko mówiąc, zastępować chyba, jak rozumiem, nauczyciela. Tak notabene, ja bym na przykład już chyba wolałbym, powiem ci, taki resort, w którym ministrem edukacji narodowej w Polsce, nawet w tym rządzie, jest sztuczna inteligencja, a wiceministrem wicesztuczna inteligencja albo sztuczna wiceinteligencja. Bo te dwie panie to mogłyby od czasu do czasu choćby ze sztucznej skorzystać, prawda? Przydałoby się to i dzieciom, i młodzieży, i Polsce. I pani Lubnauer po raz kolejny sama sobie zaprzecza, podobnie jak zaprzeczała sobie w kampanii, kiedy z jednej strony media zachodnie, polskie pisały o tym, że TikTok dla dzieci jest nie za bardzo. Źle wychowuje, pokazuje głupotę, pokazuje durne rzeczy i generalnie już są kraje, które się zastanawiają w ogóle nad tym, czy nie wprowadzić zakazu TikToka zupełnie. Dla dzieci, dla młodzieży. A pani Lubnauer wtedy chodziła już jako potencjalna minister edukacji i mówiła, wrzuciłam film na TikToka, polecam, wrzuciłam filmik na TikToka, bardzo polecam, bardzo serdecznie polecam, TikTok, 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 TikTok. I w końcu któraś z dziennikarek, nawet tych protuskowych, powiedziała, no dobrze, no ale pani Katarzyna, przecież TikTok jest niedobry. O, no dobrze, no to może jest niedobry. W sumie nie wiem, czy to jest ministerstwo braku edukacji, czy raczej to znane z Monty Pythona ministerstwo głupich kroków.
Jedno i drugie. Jedno i drugie. Ja podpowiem pani Lubnauer. Pani kończyła matematykę, więc pewno słyszała, może tam gdzieś przechodząc korytarzem, o tym, jaką potęgą była Polska w matematyce i logice przed wojną. A zbudowano to z niczego na początku niepodległości. I ta lwowska szkoła matematyczna przynosiła nam chlubę na całym świecie. Wielu z tych matematyków rozjechało się po świecie. Mówię to po to, że w systemie edukacji II Rzeczpospolitej te doświadczenia tych znakomitych matematyków wykorzystano w szkolnictwie. W sposobie nauczania, w tym jakie zagadnienia są ważne, jakie mniej ważne. Wystarczy powtórzyć tamte metody przedwojenne i uczyć matematyki tak jak to było przed wojną. Ale myślę, że pani Lubnauer wie, kiedy była wojna, bo pan Jański to nie wiedział na przykład. A też jest ważną postacią tej koalicji. No, dla niego tak. Powstanie warszawskie w 1988 roku wybuchło. Na koniec chyba już pani Lubnauer, tylko rzucę państwu zanętę. Być może w przyszłym tygodniu sprawa się stanie głośniejsza. Ale dzisiaj w czasie tego wywiadu pani Lubnauer zapowiedziała, iż uwaga, rząd zastanawia się nad tym, czy nie wprowadzić całkowitego zakazu wyjazdów dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego, bo przecież mamy szkolny edukacyjny obowiązek. To tak troszeczkę z akcentem niemieckim być może wyszło, ale pani Lubnauer tak właśnie dzisiaj mówiła, więc gratuluję serdecznie tym, którzy są tacy za wolnością i dlatego wybrali pana Tuska, panią Nowacką, panią Lubnauer. O, tyle wy jedziecie teraz. Biznes chociaż ja tego państwu nie życzę. Zastąpił w tym, że jest jeszcze gorzej, bo wydedukował. Wszystko przez to, że Rysiek na Maderę poleciał z inną i od tego się zaczęło. A jakby poleciał z panią Katarzyną, to nie byłaby ministrem edukacji, wiceministrem. No tak, tak, tak. I no, nie musiałaby psuć polskiej szkoły. Ale ja bym wtedy już tak ciepło panu Ryśku nie myślał. Raczej bym myślał o nim, o jego potwornej, niezmierzonej odwadze jednak. O. Odwadze. Albo niefrasobliwości. O niefrasobliwej odwadze. Może tak. Tak jest. No ale z drugiej strony miłość jest ślepa, więc... Mógł lecieć z każdą przecież. No to teraz pan Radosław Sikorski. Zaprotestował Andrzej Duda i powiedział, jeśli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to powiem tak, ja się nie zgadzam. No, po pierwsze, to nie było tylko spotkanie z kanclerzem Scholzem, tylko konsultacje międzyrządowe. Pierwsze od 2018 roku. PiS miał ofertę przywództwa w Europie. Wolał szczuć na Niemcy, niczego nie załatwiając. Myślę, że ta linia argumentacji jest dla pana prezydenta niebezpieczna, no bo ktoś może zapytać, jeśli pan prezydent uważa, że reparacje się należą, to co przez 9 lat w tej sprawie zrobił? No, choćby to, że nie robił tego, co państwo wiedzą, co robił Sikorski Ławrowowi w pozycji Napieskowa lub w innych wariantach, no choćby nie robił tego Scholzowi, co robi mu w tej chwili Tusk. Nie robił Niemcom tego, co robił im Sikorski, składając im słynny hołd berliński, warto tylko przypomnieć, czyli tę odezwę, w której nawoływał do tego pan Sikorski, by Niemcy przejęli całkowite przywództwo w Europie. A potem mówił na przykład, że chce, a propos reparacji, bo to już wracamy do tematu reparacyjnego, pan Sikorski był łaskaw powiedzieć, że my chcemy uzyskać gest. Taki lub, no nie będę pokazywał środkowego palca, bo jeszcze Sikorski pomyśli, że to do niego i wcale by się bardzo daleko nie mylił, ale że chcą uzyskać gest, który by świadczył o tym, uwaga, cytuję, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili tutaj podczas II wojny światowej. No, pan Sikorski nie wie, czy oni żałują na poważnie, czy nie, jednocześnie składa im hołdy, jednocześnie wchodzi... No tam, gdzie pan Tusk, w te meandry niemieckiej natury, psychiki i polityki. I troszeczkę jest taki, bym powiedział, nawet jak na siebie, za bezczelny chyba już. Ja mam po kokardę tych gestów. Naprawdę. Zaczęło się 7 grudnia 1970 roku od gestu Willego Brandta, kanclerza, za czasów Gomułki, który tam padł na kolana przed pomnikiem bohaterów getta i gesty. Potem kolejni kanclerze wykonywali różne gesty. Psu na budę. Gesty sobie schowajcie, bo to nic nie kosztuje po prostu. Nie chcemy żadnych gestów.
Pontusk chce i pan Sikorski. No tak, ale... A ty mówisz my Polacy? My Polacy nie chcemy. No to nie, my to tak. Polacy nie chcemy żadnych gestów po prostu. Tylko wywiązania się ze spłaty tego długu. Mnie się wydaje, że tego nawet... Długu. Że, no, no, gesty właśnie, to my mamy w tym. Tam. Poza tym... Całą naszą rzeczywistość wojenną nic innego nie robiliśmy, tylko musieliśmy jeden gest stosować. Ten gest był zwany przez naszych największych przyjaciół zachodnich Hände hoch. To taki był gest. I teraz co prezydent zrobił? No bardzo wspierał wiceministra Mularczyka w przygotowaniu tego fundamentalnego raportu. Prezydent także i cała jego ta część dyplomatyczna uczestniczyła w rozpowszechnieniu tego raportu na świecie. To jest bardzo duże osiągnięcie, dlatego że to jest ogólnoświatowy środek nacisku i opowiedzenia światu, przecież świat się tym nie interesował. W wielu państwach się tego nie wie. Ten raport jest wstrząsającym dowodem rzeczowym. Niemcy sobie opowiadali jakieś bajery, na które może się nabrać Sikorski z Tuskiem. No ale widzisz, skoro to tak się zrobiło jednak niemiłe, niesympatyczne, nawet niebezpieczne dla niemieckiej racji stanu, no to natychmiast musiał wyjść Sikorski, będzie sprawa reparacji jest zamknięta. Oczywiście. Szluz, a potem wyszedł premier Tusk i powiedział, jedną z zalet tego spotkania jest to, iż pan kanclerz Scholz stwierdził, iż sprawa jest całkowicie zamknięta. Zalet, przypomnę, to powiedział polski premier. Polski, naprawdę. Słowo daje, jeśli ktoś dopiero no włączył telewizor, tak, Donald Tusk jest polskim premierem. No po co Scholz tu przyjechał? Żeby nic nie nic nie powiedzieć, niczego nie obiecać, natomiast uzyskać od tych naiwniaków, przepraszam za wyrażenie, durniów, potwierdzenie, że również dla polskiego obecnego rządu sprawa reparacji jest całkowicie zamknięta. W tym, co mówi Sikorski, to można zrozumieć, że on wręcz przeprasza Niemców za to, że tu znaleźli się jacyś ludzie, którzy czegoś chcą od tych bandytów, którzy pomordowali tyle ludzi i zniszczyli cały kraj. Tak jest. A nawet jeśli trafi się ktoś w tych opanowanych przez tuskoidów mediach i nieśmiało na pomknij tylko o tym, że w pewnym bardzo drobniutkim fragmenciku swojej wypowiedzi pan Donald Tusk był łaskaw chyba minąć się z prawdą, to już go nie ma. PiS-owska minister Fotyga podpisała dokument o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji. Nasz rząd załatwił z Niemcami zadośćuczynienie. Wczoraj Twitter przyklasnął TVP Info, które ośmieliło się poinformować, że słowa Donalda Tuska wprowadzają w błąd. Ba! Pojawił się nawet artykuł w portalu TVP Info. Słowa premiera Donalda Tuska o Annie Fotydze wprowadzają w błąd. Była minister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nie podpisała bowiem żadnego dokumentu o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji. A później? Najpierw usunięto tweeta, następnie przeredagowano artykuł, a potem go całkowicie usunięto i jedyne, co teraz się wyświetla, to błąd 404. Nie wiadomo, co stało się z autorem oczywiście. Cenzura. Tego tweeta. No. Przyszli Bodnarowcy po niego. Tak, ale wyszedł paradoks z tego wszystkiego, oczywiście niechcący tym, jaśnie państwu, którzy postanowili usunąć tę wiadomość, która jest absolutnie prawdziwa, ponieważ Tusk kłamał, że Fotyga cokolwiek podpisała. Fotyga owszem w pewnej, minister Fotyga, przepraszam, w pewnej interpelacji poselskiej odpowiedziała na interpelację posłów. Janusza Dobrosza, skądinąd tak ojca tej pani, co to państwo wiedzą, Justyny Dobroszoracz. Tak jest, tak, więc niczego nigdy nie podpisywała, ale kiedy oni piszą z jednej strony o błędzie Tuska, a potem piszą błąd 404, to ktoś mógłby zrozumieć, że on już 404 razy w ten sposób się pomylił, to czyli i tak skłamał. To i tak to jest, mało. No tak mi się wydaje, to że to tak właśnie mało. Po to było to no wszystko, tak. Że jak potem ktoś pomyśli, to ile razy ten Tusk już kłamał? 404? Żeby zaniżać. To jeszcze. Bezczelność pana Tuska nie zna granic, ponieważ tam był tylko stan prawny strony polskiej, a stan prawny jest taki, że jedynym oficjalnym stanowiskiem jest stanowisko niestety rządu Marka Belki, który w sierpniu, przepraszam, w lipcu 2004 roku w piśmie do marszałka Sejmu Józefa Oleksego zajął stanowisko wobec przygotowywanej uchwały Sejmu o tym, że reparacje i zadośćuczynienie nam się należą
I tam rząd Marka Belki, sam premier Belka się pod tym podpisał, uznał, że Polska zrezygnowała. To jest jedyne stanowisko. To stanowisko zostało zrewidowane. Potem nie było żadnej potrzeby zajmowania tego stanowiska. To stanowisko zostało zrewidowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 2 października 2022 roku, kiedy wysłano notę do MSZ-u Niemiec w sprawie odszkodowań na podstawie tego raportu o stratach. I następne wyraźne stanowisko, które potwierdziło prawo Polski do reparacji, było z 19 kwietnia 2023 roku. Nic więcej. Można łgać, ale dokumenty są. Teraz już od kilku dni znowu jest stanowisko polskiego rządu. No jeśli polski premier, to jest polski premier, naprawdę. Ja wiem, że państwo się pukają w czoło, jak ja to mówię, ale to program satyryczny, ale tak daleko bym się nie posunął, jak no i jeszcze daleko jest daje się. Jeszcze jedna rzecz, kumpla pana. Daje to sobie robić pan Donald Tusk przez kanclerza Scholza. Mhm. Kumpla pana Tuska, czyli premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Aha. On w 1991 roku załatwił sobie od Niemiec 500 milionów marek dla ofiar różnych eksperymentów, takiej pomocy dla konkretnych ludzi. I wtedy niestety rząd polski sobie, minister spraw zagranicznych był wtedy pan Żabiński, sobie powiedział, że to powinno zamykać sprawę wszelkich przyszłych żądań i reparacji, czy jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Czyli kumpel pana Tuska w 1991 roku i pan Marek Belka, nikt inny. Czyli jak sprawa była zamknięta, to myśmy tego Tuska na premiera dostali tak górką troszeczkę już. Tak. Jest tak ponad reparacyjnie. Bonus. Bonus. W pakiecie. W bonusie. Nigdy więcej żadnego bonusa. No nie, nie, nie załapię. Uważajcie się, państwo na bonusy, bo uważajcie państwo na niemieckie promocje, właśnie, bo można się obudzić z ręką po prostu w niemieckim hełmie, niestety. No to teraz ten, który wciąż męczy się z tym własnym kończeniem. Co pan pomyślał, jak pan usłyszał w ubiegłym tygodniu o tym, że posłanka klubu Lewicy, partii Razem, tworzy stowarzyszenie z Marcinem Horałą, pełnomocnikiem do spraw CPK z Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście partia Razem zareagowała, zawiesiła. Nie rozumiem, dlaczego tylko zawiesiła, bo znaczy pani Biejat mi tłumaczyła ostatnio, że to musi być sąd koleżeński i tak dalej. No, ale rozumiem, takie sprawy rozwiązuje się dość szybko i urywa hydrze łeb. Natomiast o czym to świadczy? I czy to nie jest tak, że PiS świetnie rozgrywa lewicę, pokazując społeczeństwu, że tak naprawdę są siebie bardzo blisko? Tak, tak, to o tym świadczy. A poza tym świadczy o tym, że u części ludzi, między innymi u tej pani poseł, sprawy programowe nie odgrywają jakiejś dużej roli. Role, co mnie boli. Bardzo ciekawa jest ta, znaczy nie przemiana, tylko konsekwentna. Jednak pani Kamili Biedrzyckiej w tym, żeby coraz bardziej się pogrążać w takich no, meandrach bardzo dalekich od dziennikarstwa. Nie dalej jak wczoraj pokazywaliśmy moment, w którym ona drwi po prostu z nowotworowej choroby Zbigniewa Ziobry i mówi, no chyba nie jest tak źle, skoro udziela wywiadów, jak kłamie pani Biedrzycka, że Ziobro przed komisją milczy, chociaż Ziobro przed komisją się jeszcze nie zdążył stawić, gdyż jest operowany, gdyż cierpi na chorobę i ma zwolnienie lekarskie, a tutaj pani Biedrzycka zachęca, i to tak w sumie Bogu ducha winnego Millera, który już nic nie może, nawet skończyć już nie potrafi z tą polityką, zachęca do tego, że trzeba wyrzucać. Po pierwsze, Miller nie ma żadnego wpływu na lewicę. I jakby w tej chwili powiedział Czarzastemu wyrzuć, to Czarzasty na złość Millerowi natychmiast ją będzie przywracał. Mówię o pani Paulinie Matysiak. I jest dokładnie odwrotnie, niż mówi ten stary partyjny beton, czerwony, przepraszam, pająk, bo to właśnie pani Paulina Matysiak chciała ponad podziałami politycznymi, ponad ideowymi debilizmami różnymi, coś zrobić dla rozwoju i to Polski. Odwrotnie niż on mówi. Kwestie programowe. Dokładnie tak. Jedyna, która broni tak tam jakiegokolwiek programu. Ale pani Biedrzycka świetnie się wpisała w sytuację, ponieważ pan Miller, były sekretarz KC i członek biura politycznego, doskonale wie, że w tym, że gmachu było też biuro prasy, które
miało towarzyszy redaktorów, którzy wypełniali funkcję wykidajów, pałkarzy. Czyli ta atmosfera miejsca. Tak jest. Fantastycznie, ale jednak pan Miller, kiedy mówi, że największym problemem polskiej polityki są polityczne przybłędy, które schodzą sobie od partii do partii, czy to może być ten sam Leszek Miller, który był w PZPR-ze, Socjaldemokracji, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Samoobronie, Polskiej Lewicy, SLD, wreszcie Koalicji Europejskiej? To kto tu jest przybłędą? Człowieku, kończ już tę politykę. Przybłędą, czyli człowiekiem przy błędach. Przy błędach, no niestety. Dobranoc. Dobranoc. Panie.